Drugie przykazanie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Mówi też, nie będziesz oddawał im pokłonu. Czy zauważacie listy przykazań, gdzie tego przykazania nie ma? Thank you so much, Konrad, and good evening to everyone. Dziękuję, Konrad. Dziękuję, Konrad, i dobry wieczór wszystkim. And we had one question come in last night. It's a question that I don't get asked very often. Wczoraj mieliśmy jedno pytanie, to pytanie, które nieczęsto mi jest zadawane. And it says maybe you can read it. Czy chrześcijanin może zabić drugiego człowieka w przypadku zagrożenia swojego życia lub członka swojej rodziny? Challenging question, isn't it? Dosyć wyzywające pytanie. I think if any of us were in a critical situation where somebody is trying to kill us. Myślę, że jeśli ktokolwiek z nas byłby w jakiejś krytycznej sytuacji, kiedy ktoś nas próbuje zabić, we would all react. Każdy z nas zareagowałby in some way, right? W jakiś sposób, prawda? They say that the human reaction is fight or flight. Mówią, że taka ludzka reakcja to jest albo walcz, albo uciekaj. And I was just sharing with the young lady here, Victoria. Earlier tonight, that when I was 15 years old, opowiadałem tutaj właśnie Wiktorii dzisiejszego wieczoru, kiedy miałem 15 lat, I was gang bashed by about 30 young men. Padłem ofiarą gangu około 30 młodych ludzi. And all they did was they threw me on the ground and then they kicked my face, my head. Rzucili mnie na ziemię, kopali mnie po twarzy. And I lost some teeth, I broke my nose. Straciłem zęby, złamano mi nos. I probably should have been dead. Prawdopodobnie powinien byłbym już nie żyć. But at the time I thought I was 15 years old, I covered my head like this. Ale wtedy, mając 15 lat, zakryłem głowę. And I actually made out that I was dead. I udawałem, że nie żyję. Because I thought, how can I fight 30 individuals? Bo pomyślałem sobie, jak ja mogę walczyć z 30 osobami. And earlier on, I was actually running away from them. I później zacząłem uciekać przed nimi. No, before I was running away przedtem, from them. Kiedy uciekałem przed nimi. But you know what it's like when you're running and you're scared, your legs get all wobbly. Ale wiecie, jak to jest, kiedy uciekacie i kiedy jesteście wystraszeni, nogi wam się zaczynają plątać. And so they caught up to me and that was the end of me. Więc w końcu mnie złapali i to był mój koniec. But yeah, it's a tricky question. If you're in a situation like this, how do you react? Ale to jest dosyć ciekawe pytanie, kiedy jesteś w takiej sytuacji, jak zareagujesz. The Ten Commandments, which we're actually talking about tonight. 10 przykazań, o których właśnie będziemy mówić tego wieczoru. In the commandment that talks about killing. W przykazaniu, które mówi o zabijaniu. The sixth commandment, it actually says. Szóste przykazanie mówi. It actually says, do not murder. It doesn't say do not kill, it says do not murder. W zasadzie mówi nie morduj, nie mówi nie zabijaj, tylko nie morduj. And so even generally speaking, the laws, the civil laws recognize that. I nawet prawo, cywilne prawo rozpoznaje tą różnicę.
And so there's a different penalty for murder, different penalty for manslaughter. Jest inna kara za morderstwo, inna kara za zabicie. Yeah. And so the Bible makes that distinction. But the interesting thing also is that the Bible had those six cities of refuge. Czyli Biblia robi tutaj różnicę, ale to, co również jest interesujące, że w Biblii znajdujemy takich sześć miast ucieczki. And so if somebody killed somebody, they could run to one of those cities of refuge. Jeżeli ktoś kogoś zabił, mógł uciekać do jednego z takich miast ucieczki. In order to be judged whether they were in fact if it was in fact a murder or if it was, you know, the circumstances that caused. Aby tam być osądzonym, czy to, co stało się, było morderstwem, czy to był po prostu jakiś zbieg okoliczności. And of course additionally we must remember that no sin is greater than any other sin, is it? Poza tym musimy pamiętać, że nie ma grzechów większych i mniejszych. And so God is able to forgive every sin. Więc Bóg jest chce He is able to forgive every sin. Jest skłonny wybaczyć nam wszystko. And that's why we read in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. To jak czytamy w Ewangelii Jana, w pierwszym liście Jana, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg nam je wybacza. And so we just need to believe that, you know, if we've all sinned in some way. We can't say that somebody is worse than somebody else. Musimy w to wierzyć. My wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie to, że każdy zrobił coś lepszego, gorszego. And so I'm not sure if I've answered your question adequately. Nie wiem, czy w pełni odpowiedziałem na to pytanie. Hopefully it's good enough. Mam nadzieję, że to wystarczająca odpowiedź. Ideally, don't go out and kill anybody. Najlepiej, gdybyśmy nikogo nigdy nie musieli zabijać. Yeah, but tonight our message is how to protect your relationships. Dzisiejszy przekaz zatytułowany jest jak zadbać, jak dbać o relacje. When I began my theological studies, kiedy rozpoczynałem moje studia teologiczne, one of the fellows that was studying with me was a lawyer. Jedna z osób, która studiowała ze mną, była prawnikiem. And he said that when he went to law school on the very first week, i powiedział, że kiedy poszedł do szkoły prawniczej w pierwszego tygodnia, one of the professors came up the front and he said, I do not believe in God. Jeden z profesorów wystąpił do przodu i powiedział, ja nie wierzę w Boga. However, if you take all the laws across all the world that have ever been written. Ale jeżeli weźmiecie wszystkie prawa, jakie zostały kiedykolwiek napisane na całym świecie, the laws that are for the betterment of humanity. Prawa, które zostały stworzone dla polepszenia ludzkości. So good laws. Dobre prawa. They can be summarized in the Ten Commandments. Mogą być podsumowane 10 przykazaniami. Isn't that interesting? Czy to nie jest interesujące? From a man, a professor who said, I don't believe in God. Słowa, które padły z ust profesora, który powiedział, nie wierzę w Boga. But he clearly saw something in the Ten Commandments. Ale widział coś w 10 przykazaniach. Today we see a global escalation of violence. Dzisiaj widzimy globalną eskalację przemocy. We see vandalism on the rise. Widzimy, jak rośnie wandalizm. We see pornography is just out of control, isn't it? Pornografia jest poza kontrolą. I think I read one time that one third of all internet searches is in regards to pornography. Czytałem kiedyś, że 1/3 wszystkich poszukiwań w internecie dotyczy pornografii. Child abuse is just a scourge on humanity. Przemoc wobec dzieci to jest coś, co ludzkość trapi. And it's so sad when I read about these things, it makes me unwell. Kiedy czytam o tym, źle się czuję. Then there is corporate greed and companies just trying to make more and more and more.
chciwość biznesu, chciwość korporacji, gdzie firmy chcą więcej, więcej i więcej. And they do so in ways that are corrupt. I czynią to w sposób skorumpowany. It's like our moral compass has gone wrong. Wydaje się, że nasz moralny kompas zaczyna źle funkcjonować. Something is wrong in the world, in our societies. Coś złego dzieje się ze światem, z naszym społeczeństwem. And so there are serious consequences to this global lawlessness. I są poważne konsekwencje takiego globalnego bezprawia. There was a historian that wrote, he did a study on world civilizations. Pewien historyk pracował nad cywilizacjami świata. His name is up there, Sir Arnold Toynbee. Sir Arnold Toynbee. And he did a study and he asked the question, why did civilizations rise and then they fall? Studiował pewne zagadnienie, gdzie postawił pytanie, dlaczego cywilizacje rosły, a potem nagle upadały. And he found that there were six reasons. I doszedł do wniosku, znalazł sześć jak gdyby powodów. And the one of those reasons that we want to look at here today is abandon. Jeden z tych powodów, na który dzisiaj spojrzymy, to niepohamowanie. And abandon can be summarized like this. It is a state of mind that accepts lawlessness as a substitute for creativity. Moglibyśmy zdefiniować to w ten sposób. Jest to stan umysłu, który akceptuje antynomianizm, bezprawie, jako substytut kreatywności. So abandon basically means a lawlessness. Czyli to niepohamowanie można też określić jako bezprawie. And it brought down entire civilizations in the past. I to właśnie działanie dopełniło całe cywilizacje upadały przez to. What do you think? Are our modern societies heading in the same direction today? Czy uważacie, że nasze współczesne społeczeństwa idą w tym samym kierunku? Niepohamowanie? Niepohamowanie? Global lawlessness, I think, is reaching a tipping point. Uważam, że globalne bezprawie osiąga punkt krytyczny. And many Christians even today are antinomian. Wielu z chrześcijan dzisiaj właśnie taki pogląd wyznaje. They say the law of God doesn't matter. Uważają, że Bóg nie jest istotny. Że prawo Boże nie jest istotne. Yeah, the law of God. And you know, there are others that like to make changes to the law of God. Inni chcą z kolei zmieniać to Boże prawo. They, you know, they look at the law of God and they say they agree with most of it, but a little bit they don't like it. They say, well, we take that out. Patrzą na nie, zgadzają się z większością, ale część chcą zmienić, część chcą odrzucić. And so, what's the key to turning things around? Jaki jest klucz, aby tę sytuację odwrócić? The Bible gives us these final warning messages that we've seen in the past in the book of Revelation. W Księdze Objawienia Biblia daje nam te ostatnie poselstwa ostrzeżenia. And we read there in chapter 14, then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. This is what we looked at the other day. W 14 rozdziale czytamy to, w poprzednich dniach już też czytaliśmy. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi. Wołał on głosem donośnym. Yes, and so he calls out with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. What does it mean to fear God? Co to znaczy bać się Boga? Does it mean to be scared? Czy mamy się być wystraszeni? What does it mean? Co to znaczy? It really means to take God seriously. Naprawdę znaczy to, że aby traktować Boga poważnie. To respect God. Aby Go szanować. To właśnie oznacza, kiedy Biblia mówi, aby bać się Boga. To respect God. Szanować Go. So how do we fear God? W jaki sposób okazujemy, że boimy się Boga? So in Deuteronomy we read this: Fear the Lord your God as long as you live,
by keeping all his decrees and his commandments. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa. What commandments are we talking about here? O jakich prawach mówimy tutaj? Well, the answers we find in the book of Revelation again. Odpowiedź znajdujemy w Księdze Objawienia. When we look at Earth's final events there, kiedy przyglądamy się ostatnim wydarzeniom na Ziemi, we read in Revelation 11, verse 18, czytamy w Objawieniu w rozdziale 11. The nations were angry and your wrath has come and the time of the dead that they should be judged and that you should reward your servants the prophets and the saints those who fear your name. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym i tym, co się boją Twojego imienia. So there's that word fear there again. To słowo bać się jest tutaj. And so then we go on in verse 19. Then at that time the temple of God was opened in heaven and the ark of his covenant was seen in the temple. A w wierszu 19 czytamy: potem świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. So as John is seeing up into heaven in vision, he sees that the ark of God is there. Kiedy Jan przygląda się w tej wizji, widzi, że Boża arka jest tam. Some of you, if you're old enough, you might remember this guy. Niektórzy może z was pamiętają tego człowieka. Anyone remember Indiana Jones? What was he looking for? Czy ktoś pamięta Indiana Jones? Czego szukał? I think I was a teenager when this film came out. Myślę, że byłem nastolatkiem, kiedy ten film Some się ukazał. Some of you weren't even born. Niektórzy z was jeszcze się nie urodzili w tym czasie. But this guy was Indiana Jones. He was looking for this lost ark that was in the temple in Israel. Indiana Jones poszukiwał zaginionej arki, która była w świątyni izraelskiej. Here it is, the ark. To jest właśnie ta arka. You remember Moses was leading Israel through the Sinai Desert. Pamiętacie, że Mojżesz prowadził swój lud przez pustynię Synaj? And then they come to this mountain, the Mount Sinai. I podeszli do góry Synaj. I'm still to go there. I would love to go there one day. Chciałbym tam pójść. Kiedyś tam się wybiorę. My wife has been there, and it was. She says it was nighttime when. She was coming down and they were very scared. Moja żona tam była, mówiła, że kiedy tam wchodzili, to było w nocy i trochę się bała. But this is where God gave the Ten Commandments. To jest miejsce, gdzie Pan Bóg dał 10 przykazań. Written with the finger of God, right? Napisane Bożym palcem. And we read in Deuteronomy 4 verse 13, Moses is reminding the people here. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 4 rozdziale, w wersecie 13, kiedy Mojżesz zwraca się do ludu. And he says that God declared his covenant, which he commanded you to perform, the Ten Commandments, and he wrote them on the two tablets of stone. Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić 10 przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych. And so the Ten Commandments are God's covenant. 10 przykazań to Boże przymierze. Zapisane przez Boga własnoręcznie. And he said to Moses, I will write on the tablets the words and you shall put them in the ark. Napiszę na tablicach przykazania i włożysz je do arki. To powiedział Bóg Mojżeszowi. What do you think? Was it important if it went inside the ark? Was it important if it went inside the ark? Czy to było ważne, jak myślicie, że one były umieszczone w arce? Yes. Musiały być ważne. There was another law, it's called the law of Moses. Było jeszcze inne prawo, nazywane prawem Mojżesza. And that law was put up against the ark. To z kolei prawo było umiejscowiane obok arki. On the outside. Na zewnątrz. But this one was inside the ark. Ale to było w środku. And so it clearly it was important. Czyli widzimy, że było naprawdę ważne. Because ultimately sin is the broken law. Bo grzech to przekroczenie tego prawa. And that's why God's mercy seat is above. I dlatego Boże miłosierdzie jest ponad tym. Because we all need God's mercy
for the broken law. Ponieważ wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia przez złamanie tego prawa. So the Ark of the Covenant could also be called the Ark of the Ten Commandments. Ta Arka Przymierza zwana jest również Arką Dziesięciu Przykazań. And this Ark was obviously in the temple later on. Później znajdowała się w świątyni. And so let's jump to, you know, how does this all affect us today? When we look at Earth's final events where we're living, how does it affect us? Spójrzmy, jaki to ma wpływ na nas, na czasy, w których my żyjemy. Well, you remember we read that the Ark is now where? In heaven, right? Pamiętacie, czytaliśmy, że ta Arka jest gdzie teraz? W niebie. And why is it that it is in heaven? A dlaczego jest w niebie? God is calling attention for the whole world to what is there. Bóg chce, abyśmy zwrócili, aby cały świat zwrócił uwagę na to miejsce. And as we saw earlier, our world is out of control. Lawlessness is out of control. A jak wcześniej zauważyliśmy, świat jest poza kontrolą, bez kontroli, jest bezprawie. And God wants us to live a better life. A Pan Bóg chce dla nas lepszego życia. And the Ten Commandments are for our own good. I te 10 przykazań jest dla naszego dobra. And so why is God calling us to attention? Dlaczego Bóg wzywa nas, abyśmy zwrócili uwagę? Because these Ten Commandments protect us. Ponieważ 10 przykazań chroni nas. They protect our relationships. Chroni nasze relacje. In fact, if you talk to the Hebrew scholars, the Ten Commandments are actually also 10 promises. Jeśli rozmawiamy z uczonymi hebrajskimi, to te 10 przykazań to jest tak naprawdę 10 obietnic. And so let's have a look. The first four protect our relationship with God. Pierwsze 4 przykazania chronią naszą relację z Bogiem. The first one is the foundation of them all, if you like. Pierwsze to przykazanie jest jak gdyby podstawą prawa. And it says here in Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. W Wyjścia, 20 rozdziale, 3 wersecie, czytamy: nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. As a relational God, God says, you know, we must put him first in our life. Bóg jako istota relacji chce, abyśmy Jego postawili na pierwszym miejscu. Now, I'm sure, not sure how well this works in Polish, but I want to share this because it's a kind of a funny thing in the English language. Chciałbym tutaj podzielić się czymś, nie wiem jak to dokładnie wyjdzie w języku polskim, bo po angielsku ma to ciekawe znaczenie. Somebody put an ad in the newspaper. Ktoś dał ogłoszenie do gazety. And they said for sale. Było to ogłoszenie na sprzedaż. And it says I'm selling a fridge, my golf clubs, a used sofa, a television and other household gods. I w tym ogłoszeniu powiedziane było: mam do sprzedaży lodówkę, kije golfowe, używaną sofę, telewizor i inne domowe bożki. Well, he made a mistake because he missed one O. I tutaj po angielsku słowo gods i goods, czyli bożki i rzeczy, różnią się tylko jedną literą. It should have been spelled like this, household goods. I prawdopodobnie miało być dobra po polsku, tak, goods przez dwa O, ale przez błąd to ogłoszenie ukazało się jako bożki. But he wrote household gods. Tak napisał. Do we have any household gods? Czy mamy jakieś takie domowe bożki? There are many gods in today's world, aren't there? Jest wiele bożków w dzisiejszym świecie. For some people sport is their god. Dla niektórych sport może być takim bożkiem. For some people their job and their career might be their thing. A dla niektórych praca, ich kariera może być taka. For some people money, making lots of money. Dla niektórych robienie pieniędzy, dużej ilości pieniędzy. It's not always like we see here those little statues, you know, it's not always that's the god. To nie zawsze bożki są tak, jak tu widzimy na zdjęciu, takimi małymi statuetkami, małymi czy większymi. For some people, different films or musical, you know, film stars or music personalities might be their gods. Dla niektórych bogami mogą być jakieś gwiazdy filmowe albo gwiazdy muzyczne. So God says, have no other gods before me.
A Bóg mówi, nie ma żadnych bogów obok mnie. You know, what's important to you? Co jest dla ciebie ważne? Number two says you shall not make your, for yourself a carved image of any likeness, you know, above the earth or in the water beneath the earth. Drugie przykazanie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. And it says you shall not bow down to them. Mówi też, nie będziesz oddawał im pokłonu. And it says, for I am the Lord your God, and I am a jealous God, visiting or punishing the iniquity of sin, but showing mercy to thousands. Ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek, okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia. Yes, to those who love me and keep my commandments. Tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Now, sometimes you may have noticed that this commandment is missing. Czasami możecie zauważyć, że to przykazanie, brakuje tego przykazania. Have you ever seen that missing in a list of commandments? Czy zauważacie listy przykazań, gdzie tego przykazania nie ma? How many of you have seen that? Ilu was widziało coś takiego? You know, when I lived in Guam. Kiedy żyłem na wyspie Guam, I was shocked to actually see this in front of a church. I widziałem to na, i byłem zszokowany na zewnątrz kościoła. They made two big tablets of concrete. Były tam dwie tablice z betonu. And then they put the Ten Commandments on there. I na których były 10 przykazań. And this one was missing. I to jedno po prostu go nie było. It was just gone. Nie było go. And so it was just blatantly obvious that they had removed this commandment. Było oczywiste, że usunięto je. So you can see what I was saying before about antinomianism. I rozumiecie, co mówiłem wcześniej o tym antynomianizmie. Some people say they believe in God, but they say the commandments are not important. Niektórzy mówią, że wierzą w Boga, ale przykazania nie są ważne. But other people say we keep the commandments, but we don't like this one, we'll take it out. Inni z kolei mówią, zachowujemy przykazania, ale to jedno odsuwamy, tego jednego nie ma. But this commandment tells us that God is a jealous God. Ale to przykazanie mówi nam, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. And this means that he wants to be in a relationship with us. A to znaczy, że on chce być w pewnej relacji z nami. He cares for this relationship. I on troszczy się o tę relację, zależy mu na niej. You know, if there's no jealousy at all, ever, jeśli nie byłoby zazdrości w ogóle, that means you don't care. To znaczy, że nie zależy ci. Is that true? Czy to prawda? God cares. Ale Bogu zależy. And that's why he said he's a jealous God. I dlatego mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. He's a God of loving relationships. Jest to Bóg relacji, relacji pełnych miłości. Number three, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Trzecie, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. God is a God of integrity. Bóg jest Bogiem uczciwości. And what he says he is, he is. To, jakim mówi, że jest, takim jest. We need to be the same. I my mamy być tacy sami. You know, sometimes we, when we think of this commandment, we think of people using the name of God as like a swear word. Czasami, kiedy myślimy o tym przykazaniu, mamy przed oczyma ludzi, którzy używają imienia Boga jako przekleństwo. Does that happen here in Poland? Czy to się tutaj też zdarza w Polsce? I know that in my country people who don't even believe in God, they'll use God as a swear word. Wiem, że w moim kraju ludzie, którzy nawet nie wierzą w Boga, używają imienia Bożego jako przekleństwa. Or the name of Jesus, for instance. Albo imienia Jezusa. Now that's one way you can break this commandment. To jest jeden ze sposobów, w jaki możesz złamać to przykazanie. But another way that we can break this commandment is by saying I am a follower of Christ, but I don't live like one. A inny sposób, w jaki możesz je złamać, to kiedy mówisz, że jesteś naśladowcą Boga, ale nie żyjesz w ten sposób. So it's like you're wearing a mask. To jest tak, jakbyś nosił maskę. We need to be genuine. Powinniśmy być prawdziwi, uczciwi. If we call ourselves Christians, we need to live like Christians. Musimy być autentyczni. Jeśli nazywamy siebie chrześcijanami, powinniśmy żyć jak chrześcijanie. Number four is about the Sabbath. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. Czwarte przykazanie dotyczy szabatu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. And this is the seventh day is the Sabbath of the Lord your God.
Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana. In it you shall do no work. And then it goes on to say, for in six days the Lord made the heavens. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, and the earth and the sea and all that is in them. Morze oraz wszystko, co jest w nich. And so, you know, God is a true father and friend to us. Bóg jest prawdziwym ojcem i przyjacielem naszym. He wants to spend quality time with us. Chce spędzić jakościowy czas z nami. You know, one of the things that I find a challenge sometimes because I come home late many times in my work. Czasami to jest dla mnie wyzwaniem, kiedy przychodzę późno do domu po pracy. And so when I can, I make sure that I spend quality time with my daughter. Kiedy tylko mogę, staram się spędzić taki dobrej jakości czas z moją córką. I'm always the one that reads her a bedtime story. Zawsze staram się czytać jej książkę na dobranoc. Unless I'm really home really really late. Chyba że jestem bardzo zmęczony. And so I tell my wife to put her to bed. To wtedy proszę żonę, aby położyła ją spać. But you know, God wants to spend quality time with us. Ale Bóg chce spędzić taki czas, dobry czas z nami. To build a strong relationship, you need time. Żeby zbudować silne relacje, potrzeba na to czasu. And so God has given us that time to build that connection with him. A Bóg daje nam ten czas, żeby zbudować tą łączność z nim. You know, the good thing about the Sabbath is that we don't have to go looking for it. Dobra rzecz z sabatem jest taka, że nie musimy gdzieś szukać go. It comes to us every week. Przychodzi do nas każdego tygodnia. It's free, it doesn't cost anything. Nic nie kosztuje, jest za darmo. And it's something, it's a gift that God has given to us. To jest dar, który Bóg nam dał. I want to share a story of a friend of mine in Guam. Chcę podzielić się pewną historią mojego przyjaciela z Guam. He's quite a wealthy businessman. Bogaty biznesmen. And he owns this beach club. Jest właścicielem takiego klubu na plaży. And what they do there is all different types of water sports. I różne sporty wodne tam mają miejsce. And you can see some of them up here. Niektóre z nich widzimy tutaj na slajdzie. And in Guam it's always hot in Guam. Na Guam jest zawsze gorąco. And they get a lot of tourists coming in from flying down from Japan. Wielu turystów przylatuje z Japonii. Or maybe across from Korea. Albo z Korei. And of course from the United States. I oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Because Guam is a territory of the United States. Bo Guam należy do Stanów Zjednoczonych. Anyway, so he was running this beach club and he was a faithful man, he's a good Catholic. Prowadził ten klub na plaży, jest wiernym, dobrym katolikiem. And then as he's studying the Bible with another friend of mine, he learns about the Sabbath. I kiedy studiował Biblię z jednym z moich przyjaciół, dowiedział się o sabacie. And he thought, there's no way I can do that. I pomyślał sobie, no nie ma szans, żebym ja przestrzegał go. He says, this is one of my busiest days of the week. To jest jeden z najbardziej pracowitych dni w tygodniu dla mnie. This is where I make a lot of money. To wtedy, kiedy ja zarabiam najwięcej pieniędzy. Oftentimes the Japanese tourists will come in on a Friday evening and go back home on Sunday night or Monday morning. Często ci turyści z Japonii przylatują w piątek wieczorem, a wylatują z powrotem w niedzielę albo w poniedziałek rano. Now to make things more difficult, there had just been like a typhoon that had come through Guam and ruined all of his boats, all of his equipment, smashed. Żeby sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, nadciągnął tajfun, który zniszczył tak naprawdę nad wyspę Guam, który zniszczył jego łodzie, zniszczył cały ten biznes. So he had to take millions of dollars of loans to replace all of his equipment. I tak naprawdę musiał zaciągnąć pożyczkę w wysokości milionów dolarów, żeby móc odkupić ten sprzęt i odbudować ten klub. And so my friend who was studying the Bible with him, he said, well, is it me telling you to keep the Sabbath, or is the Bible telling you to keep the Sabbath? I mój przyjaciel, który studiował z nim te sprawy, zapytał, czy to ja mówię ci, żebyś zachowywał sabat, czy to Biblia mówi ci, żebyś zachowywał sabat? And he said, well, yeah, it's the Bible. I powiedział, no tak, to Biblia. Well, he decided a couple weeks later that he was going to start keeping the Sabbath.
I kilka tygodni później zadecydował, że będzie przestrzegał sabatu. His staff, he had about, I think, 200 staff. Miał około 200 pracowników. His staff all thought the boss has gone crazy. Ci pracownicy myśleli, że szef po prostu zwariował. They used to work 7 days a week. And now he's saying nobody comes in on Saturday, you all go home. Zwykli pracować 7 dni w tygodniu, a teraz on mówi, że nikt nie przychodzi 7 dnia sobotę. He had the biggest type of this type of company on the whole island. He had all the contracts with the big hotels. To była największa firma tego typu na całej wyspie. Miał kontrakty z dużymi hotelami. And so he went to all the hotels and he made deals with the other providers so that they could, if people wanted to go, they could go with the other businesses. Udał się do każdego z tych hoteli i zaproponował współpracę z innymi firmami tego typu, że jeżeli turyści w tym dniu chcą iść do takiego klubu, to wtedy udadzą się do konkurencji. Well, so he shut his business down on Sabbath. Zamknął ten swój biznes w sabat. And it rained. I zaczęło padać. It rained all day. I padało cały dzień. And in Guam, when it rains a lot. A kiedy na Guam pada, to naprawdę pada mocno. Sometimes when you're driving on the road, it feels like you're driving through a river. Czasami kiedy jedziesz samochodem, to czujesz, jakbyś jechał poprzek rzeki. But get this, it didn't just rain that one day. Ale nie padało tylko tego jednego dnia. It rained every Sabbath for the next 6 months. Ale w każdą sobotę przez kolejne 6 miesięcy. So while all the other businesses were open, they had no business. Czyli wszyscy ci, którzy mieli otwarte swoje biznesy, tak naprawdę nikt się nie pojawiał. And they went shopping. Wszyscy szli wtedy turyści na zakupy. And then on Sunday when he opened his business, they all came to his business because he was the best. A kiedy w niedzielę on otwierał swój biznes, wszyscy przychodzili do niego, bo był najbardziej znany, był najlepszy na wyspie. In one year he paid off all of his loans. W ciągu roku spłacił wszystkie długi. And you know, this man was has become a committed baptized member of our church. I ten człowiek został oddanym, ochrzczonym członkiem Kościoła. And, loves keeping the Sabbath. I uwielbia zachowywać sabat. So the first four commandments protect our relationship with God. Pierwsze 4 przykazania chronią naszą relację z Bogiem. And you know, when I think about that as well, you know, sometimes I think about relationships that humans have. Kiedy myślę o tym, czasami myślę to w kontekście relacji, które mają ludzie między sobą. When we look at Adam and Eve, kiedy spojrzymy na Adama i Ewę. First Adam got God. First Adam got God. Najpierw Adam miał kontakt z Bogiem. Then God gave him Eve. Potem Bóg dał mu Ewę. Does that make any sense to you? Czy to ma sens? Sometimes there are men who want nothing to do with God. Czasami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem. But they want the woman to listen to everything that they want. Ale chcą, aby kobieta słuchała wszystkiego, czy robiła wszystko, co oni chcą. Is that true? Czy to jest prawda? First, the man has to submit to God. Najpierw mężczyzna musi się poddać Bogu. And then there can be a good union between man and woman. A dopiero później mogą być tworząc dobry związek pomiędzy mężczyzną i kobietą. Otherwise there are some men that are like you know, out of control men. Czasami potrafią być tacy mężczyźni poza wszelką kontrolą. So the commandments are there to protect our relationship with God and relationships with each other. Czyli przykazania są po to, aby chronić nasze relacje z Bogiem i nasze relacje między sobą. God says, put me first in your relationships. Bóg mówi, postaw mnie na pierwszym miejscu. The last six, as we go down, protect our relationships with each other. Ostatnie 6 przykazań chroni nasze relacje z innymi. Fifth one says, honor your father and your mother. 5 mówi, czci ojca twego i matkę twoją. God values our families. Bóg ceni rodzinę. And this is the most basic fundamental sort of
you know, human relationship that we have in the family. To jest najbardziej podstawowa ludzka relacja, która mamy wewnątrz rodziny. God wants to protect our homes. Boże przykazania chronią dom. And if trust is broken down in that home, then the relationship breaks down. Jeśli nie ma zaufania, relacja zostaje zerwana. Trust is really the basis of all relationships, isn't it? Podstawą dobrych relacji jest zaufanie, prawda? And that goes for all Ten Commandments, you know. Trust is important across all of the commandments. Zaufanie jest ważne we wszystkich przykazaniach. And number six, you shall not kill. That's the one we talked about earlier, right? Numer 6 to to, o którym wspominaliśmy wcześniej. Nie będziesz zabijał. So it depends on the version of the Bible. W zależności od przekładu Biblii. So some will say thou shalt not kill, others will say you shall not murder. Niektóre przekłady będą mówiły nie będziesz zabijał, inne nie będziesz mordował. The more modern ones will write that in as murder, not kill. Te bardziej współczesne przekłady odwołują się do morderstwa, nie do zabijania. And this commandment tells us that God values everyone. God values life. To przykazanie mówi nam, że Bóg ceni każdego, ceni każde życie. And he wants to protect human life. I chce chronić ludzkie życie. Number seven says you shall not commit adultery. Przykazanie siódme mówi, nie będziesz cudzołożył. And so God values our faithfulness. Bóg ceni naszą wierność. In the past, when a couple got married, they said their vows. W przeszłości, kiedy para pobierała się, they would say, until death do us part. Mówili, że będą razem, dopóki śmierć nas nie rozłączy. But too often it's more like until we do part. Ale niestety zbyt często w rzeczywistości wygląda to, że będziemy razem, dopóki się nie rozstaniemy. Isn't that true? Czy to nieprawda? Jesus said that adultery even includes to lust after a woman, right? For a man to lust. Jezus powiedział, że cudzołóstwo obejmuje pożądanie jakiejś kobiety. So lust is equivalent to adultery. Czyli to pożądanie jest równoważne z tym cudzołóstwem. And we know that a marriage will not work if there is pornography in the marriage. I wiemy, że małżeństwo nie przetrwa, nie będzie funkcjonowało, jeżeli pojawia się tam pornografia. It will break down. Rozpadnie się. And so, you know, this principle of staying away from adultery protects our own health, our well-being. Ta zasada, aby trzymać się z daleka od cudzołóstwa, chroni nas, chroni nasze dobre funkcjonowanie. Not only our physical health, but our emotional health, our mental health. Nie tylko nasz stan fizyczny, ale nasz stan emocjonalny również. And so God's command here protects the marriage and the home. Boże przykazania chronią małżeństwo i dom. The eighth commandment is you shall not steal. Ósme przykazanie, nie będziesz kradł. God values honesty. Bóg ceni uczciwość. And God values and wants to protect our possessions, the things that we work for. Bóg docenia i chce chronić naszą własność. Number nine is you shall not bear false witness. Dziewiąte, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. And again, God values truthfulness. Bóg ceni prawdomówność. Some time ago, they did a survey of Australians. They surveyed 1,000 Australians. Jakiś czas temu zrobiono badania w Australii. Badano 1,000 osób. And they found that 1/3 of Australians lie to get a job. I odkryto, że 1/3 Australijczyków kłamie, aby dostać pracę. What do you think it might be like here in Poland? Would it be 1/3? Jak myślicie w Polsce, jakby to wyglądało? Czy to byłaby 1/3? Same? Higher? Lower? Więcej, mniej? Lower? More honest people here, yeah? You know, God values and respects our reputation as well. Bóg chroni i docenia naszą reputację. And so we should not lie. Nie powinniśmy kłamać. When we lie, we break trust. Jeżeli kłamiemy, niszczymy to zaufanie. And the last one here, number 10, it says you shall not covet your neighbor's house, your neighbor's wife, or anything that is your neighbor's.
Ostatnie, dziesiąte przykazanie mówi, nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. And in many ways this commandment underpins all of the Ten Commandments. I na wiele sposobów to przykazanie jak gdyby dotyczy wszystkich pozostałych przykazań. Because when we break the other commandments, it's like we're coveting something. Kiedy przekraczamy pozostałe przykazania, to jak gdyby właśnie pożądamy inne rzeczy. God wants us to be content with what we have. Bóg ceni zadowolenie z tego, co mamy, nasze zadowolenie z tego, co mamy. And he can provide all that we need. A Bóg zaspokaja również nasze potrzeby. Today we live in a very materialistic world, don't we? Żyjemy dzisiaj w bardzo materialistycznym świecie. So much advertising everywhere that we feel that we need more and more and more. Wiele reklam dookoła, które mówią, że potrzebujemy więcej i więcej. But more things doesn't necessarily make us more happy, does it? Ale więcej rzeczy niekoniecznie czyni nas bardziej szczęśliwym. God's commandments help to protect our well-being and our emotions. Przykazania Boże chronią nasz dobrostan psychiczny i nasze emocje. Musimy być usatysfakcjonowani tym, co mamy, a nie szukać bardziej zielonej trawy w ogrodzie sąsiada. The very famous evangelist and preacher Billy Graham said this. Znany ewangelista Billy Graham powiedział tak. He said, God's law is never out of date. Prawo Boże nigdy nie jest przestarzałe. Never out of date. Nigdy nie jest przestarzałe. If you were looking for a country to move to, jeśli szukalibyście kraju, do którego chcielibyście się przeprowadzić, you would want to check what sort of laws they have in that country, wouldn't you? Powinniście sprawdzić prawo, które w danym kraju obowiązuje. Would you like to move to a country that has radically different laws to this one, what you have here in Poland? Czy chcielibyście przeprowadzić się do kraju, którego prawo radykalnie różni się od tego, które mamy tutaj w Polsce? Some of those laws take away your freedoms. Niektóre z tych praw odbierają wam wolność. But in reality, the countries around the world that really have thrived, the countries that have done well, if you like. Ale w rzeczywistości kraje, którym dobrze się powodzi, które się rozwijają. The countries that provide freedom for their people. Kraje, które zapewniają wolność dla obywateli. And provide good living conditions, etc. I dobre warunki życia. Are actually based on biblical values. Są tak naprawdę oparte na tych wartościach biblijnych. And so, you know, can you imagine a world where everybody kept the Ten Commandments? Czy możecie sobie wyobrazić świat, gdzie wszyscy zachowują 10 przykazań? Imagine you wouldn't have to lock your door. Wyobraźcie sobie, nie musielibyście zamykać drzwi. You wouldn't have to worry about a lot of things, right? Nie musieliście się martwić o wiele rzeczy. We would live in a very different world if everybody kept the Ten Commandments. Żylibyśmy w zupełnie innym świecie, gdyby wszyscy przestrzegali przykazania. It's God's law, the law of love. To jest prawo miłości, prawo Boże. It's how we relate to God and to others. To jest jaki mamy stosunek do Boga i do siebie nawzajem. So the role of the law is to protect, as I said, protect important relationships. 10 przykazań definiuje i chroni nasze najważniejsze relacje. But it also shows us what is sin, what is wrong. Ale również ujawnia lub wskazuje na grzech, na to, co jest złego. And that's why Paul writes here in Romans chapter 7, he says, what shall we say? Is the law sin? He says, certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. I apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, cóż więc powiemy, że prawo to grzech? W żadnym razie przecież, gdyby nie prawo, nie rozpoznałbym grzechu. And which law is he talking about? He goes on to say, for I would not have known covetousness unless the law had said you shall not covet. O jakim prawie tutaj mówi? Bo czytamy dalej, skąd wiedziałbym o pożądaniu, gdyby prawo nie mówiło, masz nie pożądać. So clearly he's talking about the Ten Commandments. Wyraźnie widzimy, że mówi tutaj o 10 przykazaniach. So the Ten Commandments are like a mirror for us. It shows us what's wrong in our lives. 10 przykazań to jak lustro w naszym życiu pokazuje, co jest nie tak. It reveals the sin. Ujawnia grzech. And so, you know, what is sin then? Co to jest grzech?
Sin, the Bible tells us in 1 John, is lawlessness. W pierwszym liście Jana Biblia mówi, że grzech jest bezprawiem. Everyone who breaks the law, in fact, is sinning because sin is lawlessness. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. And so these ten commandments that protect our relationship are then broken when we sin. 10 przykazań definiuje i chroni nasze najważniejsze relacje. At the heart of sin, what is sin? It's broken relationships. A grzech to jest zerwanie tych relacji. You know, Isaiah puts it this way when he writes in Isaiah chapter 59. Izajasz przedstawia w rozdziale 59 taki obraz. He says that your sins have separated you from God. Mówi to, wasze winy są tym, co was oddziela od Boga. And your sins have caused his face to be hidden from you. Wasze grzechy zasłaniają przed wami jego oblicze. And I won't read the rest of this verse here, but essentially he's saying that sin separates us from God. Sin causes separation. Izajasz mówi tutaj, że grzech oddziela nas od Boga, tworzy ten rozdział. Now we know that Jesus took sin upon himself, right? Wiemy, że Jezus przyjął na siebie grzechy. And what happened when he felt the weight of the world's sin upon his own shoulders, it caused a separation between him and the Father. Kiedy przyjął grzechy tego świata, ta ciężar tego grzechu spowodowało rozdział między nim a Ojcem. We know that Jesus existed from eternity before. Wiemy, że Jezus istniał od wieczności. And so this was the first time that he'd ever experienced this total separation from the Father. I po raz pierwszy wtedy odczuł to totalne rozdzielenie pomiędzy nim a Ojcem. And that's why he cries out, "My God, my God, why have you forsaken me?" I dlatego krzyczał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jesus said these words in John chapter 14, verse 15. He said, "If you love me, keep my commandments." Jezus mówi takie słowa w Ewangelii Jana 14, rozdziale 15, wersecie. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. How many of you love God? Ilu z was kocha Boga? Do you love God? Czy kochacie Boga? It's clear, isn't it? If you love me, keep my commandments. To jest jasne, prawda? Jeżeli mnie kochacie, zachowujcie moje przykazania. He writes later on in 1 John chapter 2 verse 4, he says, "He who says I know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him." W pierwszym liście Jana z kolei czytamy, kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Now, none of us want to be called a liar, do we? Nikt z nas nie chciałby być nazwany kłamcą, it's prawda? Not a nice thing to be called a liar. To nie jest miłe być nazwanym kłamcą. But you know, we've all experienced the effects of sin. We've all experienced the effect of sin. Wszyscy doświadczyliśmy skutków grzechu. When somebody sins, someone gets hurt. Gdy grzeszymy, ktoś zostaje zraniony. You know, the Ten Commandments, they reveal that we've hurt somebody. Te 10 przykazań ujawnia, że kogoś skrzywdziliśmy. We have damaged a relationship. Że zniszczyliśmy związek jakiś, relację. Now some people will say, well, is it such a big deal to break the Ten Commandments? You know, why is the Ten Commandments so important? Niektórzy mogą powiedzieć, czy to taka wielka sprawa, że z tymi 10 przykazaniami, dlaczego jest to takie ważne? When we look back in history, we see that Israel turned away from God's commandments. Jeżeli spojrzymy w historię, widzimy, że Izrael odwrócił się od 10 przykazań. And when you look closely, you see that it had catastrophic events. Jeżeli catastrophic results. Bliżej się temu przyjrzymy, widzimy, że miało to katastrofalne skutki. If you go to this place here called Ras Shamra in Syria, it's along the coast there. Jeżeli udamy się do tego miejsca w Syrii o nazwie Ras Shamra, this is where the Canaanites lived. Jest to miejsce, gdzie mieszkali Kananejczycy. And you remember that God warned Israel not to worship like the neighbors, the Canaanites. I pamiętacie, że Bóg przestrzegał Izraelitów, żeby nie oddawali czci tak, jak czynią to Kananejczycy. Why was that? Dlaczego tak się działo? If we go there, we see that they had all sorts of different gods and goddesses.
Jeśli udamy się tam, zobaczymy, że różne bożki, różnych bogów. We see the one there in the middle is Baal, and that was to do with growing good crops. Widzimy tego w środku, ten Bóg nazywał się Baal i odpowiadał za uprawy. And that's why, you know, during the time of Elijah, when the rain stopped, what was it? They were praying to Baal, right? A dlatego w czasach Eliasza, kiedy nie było deszczu, modlili się do Baala. God was making a point that he is the one that sends the rain and he is the one that helps the crops to grow, not Baal. A Bóg pokazał, że to on jest tym, który zsyła deszcz i on jest tym, który dba o zbiory. But the other two gods that are there, we see that have Asherah there, and that was the god of incest. Pozostałe bóstwa, które tutaj widzimy, to po prawo Ashera. And then you have on the left-hand side there, you have Ashtarte, also known as Tanit, or the god of lust. Ashera odpowiada za kazirodztwo, a Ashtarte związana była z pożądaniem. So these are the gods that the Canaanites worshipped. To byli bogowie, których wielbili Kananejczycy. The Canaanites also known here as the Phoenicians. Kananejczycy również byli znani jako Fenicjanie. And they traveled by ships to various places. Udawali się na statkach do różnych miejsc. And they set up different ports and places of trade in different places. Zakładali różne miasta, porty, ośrodki handlu. And one of those you can see here is Carthage. Jeden z nich, który tu widzimy, to Kartagina. So it's a Phoenician place of trade there in Carthage. Miejsce, w którym Fenicjanie handlowali. And if you go there to the archaeological sites there, this is what you'll see. Jeśli udamy się tam na stanowiska archeologiczne, to jest to, co możemy zobaczyć. But the interesting thing that you'll find there is these things that they call tophets. Ale interesującym miejscem jest to właśnie, które widzimy w tej chwili, nazywane Tophet. These tophets were places where they would bury the remains of the child sacrifices. Tophet to było miejsce, gdzie chowano szczątki po ofiarach składanych z dzieci. They would literally sacrifice a child and then take those ashes and pieces of bones and things and put them under these tophets. Dosłownie po złożeniu takiej ofiary z dziecka te szczątki i popiół zbierano i składano pod takimi właśnie kamieniami. Now this whole area is 6,000 square meters. It's a large area. Cały ten obszar to 6000 metrów kwadratowych. To jest duży obszar. And it's estimated that there were about 20,000 sacrifices between 400 and 200 BC. Ocenia się, że w tym miejscu złożono około 20 tysięcy ofiar pomiędzy rokiem 400 a rokiem 200 przed naszą erą. Can you imagine? That's an average of one child every 3.5 days. To średnio jedna ofiara, jedno dziecko co 3,5 dnia. Or two children a week were burnt to these gods that they had. Albo inaczej, dwoje dzieci w ciągu tygodnia, które były spalone, które były poświęcone tym bogom. And then these charred bones were put inside the pot and put on top was this tophet. Te zwęglone kości były wkładane do dzbanów i wkładane pod właśnie takim kamieniem. Now this religion came into Israel through Ahab's wife Jezebel. Ta religia, te zwyczaje przyszły do Izraela poprzez Jezebel, żonę Achaba. And she introduced Baal worship and all the other things that came along with their religion. Ona wniosła właśnie to kult Baala i inne ofiary wprowadziła. And then we read about how this was practiced then in Israel as well. I również czytamy, że to było praktykowane poprzez Izraelitów. Baal worship, temple prostitution, kult Baala, prostytucja świątynna. And even children being sacrificed in Israel. I nawet dzieci były składane w ofierze w Izraelu. Here in the valley of Ben Hinnom. W dolinie Ben Hinnom. We read this in Jeremiah chapter 7. They have built up the high places of Tophet
in the valley of Hinnom to burn their sons and daughters in the fire. Czytamy o tym w Księdze Jeremiasza w 7 rozdziale. I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki. Did it matter that they were faithful to God? Czy to ma znaczenie, że byli wierni Bogu? When they turned away from God, look what they did. Zobaczcie, jak odwrócili się od Boga, co uczynili. Turn away from the Ten Commandments and they turned to such a depravity. Izrael odwrócił się od 10 przykazań i zwrócił się ku takim strasznym rzeczom. Many prophets were sent to warn Israel. Wielu proroków było wysłanych, aby ostrzec Izrael. But of course they ignored those prophets. Ale oni ich ignorowali. And so then the Assyrians came and they conquered the northern kingdom. I w konsekwencji Asyryjczycy podbili Królestwo Północne. And then an extra 100 years was given to the southern kingdom of Judah to make things right. A potem 100 lat zostało dane jeszcze południowemu królestwu, królestwu Judy, aby naprawić, poprawić ten kurs. But then finally the Babylonians came and destroyed Jerusalem there as well. Ale w końcu Babilończycy najechali Jerozolimę i zniszczyli ją. And so Daniel prays, when Daniel is in Babylonian captivity, Daniel prays about the ruins back in Jerusalem. I kiedy Daniel jest w niewoli babilońskiej, modli się, dlaczego Jerozolima jest w ruinie. And he says, we have sinned. I mówi, zgrzeszyliśmy. We have broken your law. Przekroczyliśmy Twoje prawo. We have departed from God. Odsunęliśmy się od Boga and we have not obeyed your voice. I nie słuchaliśmy Twego głosu. And all of this disaster has been brought upon us. I cała ta, to nieszczęście zostało na nas sprowadzone. Arnold Toynbee's studies have shown to be correct. Te studia Sir Arnolda Toynbee'ego okazały się prawdziwe. Breaking the law leads to a fall of a civilization. Nieprzestrzeganie prawa prowadzi do upadku cywilizacji. So some people still say, well, so what that we break the Ten Commandments? Is it such a big deal? Niektórzy cały czas mówią, i co z tego, że łamiemy 10 przykazań? Czy to taka wielka sprawa? Well, it is a big deal. The Bible says sin is a big deal. Biblia mówi, że grzech to jest wielka sprawa. If sin wasn't a big deal, then Jesus wouldn't have to come to this earth. Jeśli to nie byłaby wielka sprawa, Jezus nie musiałby przyjść na ziemię. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne. And we get that by the grace of God, don't we? I wszystko to dzięki łasce Bożej. I want to do a little example here tonight. Chcę pokazać jeden z przykładów. I wasn't planning to do this, but I thought I'd do it anyway. Nie planowałem tego. I want four of you to come up here, four of you as I want to show a little example up the front here. Can I get two of you up the front? Chcę, aby czwórka ochotników tutaj przyszła. Chcę pokazać wam jeden przykład. And two more people. Jeszcze dwie osoby. Come on, able-legged people. Anyone? Volunteers, two more. Ochotnicy, jeszcze dwójka. You out? Come on. Chcecie, żebym wskazywał palcem? Thank you. some people say, niektórzy mówią, that the law is not necessary. Że prawo nie jest potrzebne, konieczne. So I'm going to give you guys different names, all right? Dam wam różne imiona. So your name is Law. Ty będziesz nazywał się Prawo. And unfortunately, your name is Sin. A twoim imieniem niestety będzie grzech. Maybe we switch. Yeah. Może yeah. Się zamienimy. Okay, so now you are the law and you are sin. Teraz ty jesteś prawem, a ty jesteś grzechem. He can take it. He's got broad shoulders. Może to unieść, ma szerokie ramiona. Your name is grace. You are the grace of God. A twoim jest łaska. To jest łaska Boża. And this man here, he's Jesus. A to jest Jezus. Do you want to switch? Czy chcecie się zamienić? Okay, so some people say that the law is not necessary. Niektórzy mówią, że prawo jest niepotrzebne. If the law is not necessary, you can sit down. To ty możesz usiąść. If there is no law, the Bible tells us that we know through the law what is sin. Biblia mówi, że my rozumiemy dzięki prawu wiemy, czym jest grzech.
If there is no law, then how do we know what sin is? Jeżeli nie ma prawa, to skąd wiemy, czym jest grzech? So there's no sin. Sin can sit down. Czyli nie ma grzechu, może usiąść grzech. If there is no sin, then we don't need God's grace. Jeśli nie ma grzechu, nie potrzebujemy Bożej łaski. And so grace can sit down. Czyli łaska też może usiąść. And there, if there is no grace, what for did Jesus come to this earth? A jeśli nie ma łaski, to po co Jezus miałby przyjść na ziemię? He's wasting his time. Traci tylko swój czas. Jesus came to this earth to deal with sin. Jesus came to this earth to deal with sin. Jezus przyszedł na tę ziemię, aby rozprawić się z grzechem. And so people that do away with God's law, czyli ludzie, którzy nie przestrzegają Bożego prawa, they say it doesn't matter, i mówią, że to nie jest istotne, they are doing away with Jesus. Tak naprawdę Thank odsuwają you. Jezusa. Does that make sense? Czy to ma sens? Is that clear? Czy to jest jasne? Bible says the wages of sin is death, but the gift of God through Jesus is eternal life. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski przez Jezusa jest życie wieczne. We can't fix ourselves. Nie możemy sami siebie naprawić. We need God to help us, right? Potrzebujemy Boga, aby nam pomógł. Nobody can fix themselves. Nikt z nas nie może naprawić This siebie. Problem of sin, we need outside help to help. Musimy mieć pomoc z zewnątrz. Because sin leads to death. Ponieważ grzech prowadzi do śmierci. And nobody wants that. I nikt tego nie chce. There was a certain man and his name was John. He loved to skydive. Był pewien człowiek o imieniu John, który uwielbiał skakać na spadochronie. He had done it hundreds of times. Robił to setki razy. But his wife did not do it. Ale jego żona nie robiła tego. He would often ask her to come skydiving with him. Come, let's do this together. Prosił ją wielokrotnie, chodź, będziemy skakać razem, zróbmy to razem. But she never went along. Ale ona nigdy się na to nie zgodziła. Finally, he pled her and pled her so much that eventually she agreed, okay, I'll go once. Ale naciskał tyle razy, że w końcu zgodziła się, że pójdę jeden raz. And so they went up and they jumped. And she landed okay. Wzbili się w powietrze, skoczyli, ona wylądowała bezpiecznie. And so he says, "See, that was fun." On mówi, widzisz, to było fajne. It's fantastic, isn't it? Świetne uczucie. Let's go again. Chodźmy znowu. They go up again. Poszli znowu. She jumps out. Well, they both jump out. Wznieśli się w górę, wyskoczyli oboje. But something happened. Ale coś się stało. And his wife's parachute, Becky's parachute, did not open. I spadochron Becky, jego żony, nie otworzył się. And she jumped to her death. I to był ostatni skok zakończony śmiercią. Well, John was devastated. John was devastated. John był zdruzgotany. He blamed himself. Winił siebie. And he didn't know how he would go on living without Becky. I nie wiedział, jak będzie dalej żył bez Becky. He stopped skydiving. Przestał skakać. One year after the accident, he decided he would go again. Rok po tym wypadku zdecydował, że znowu będzie skakał. He jumps out of the plane and he's going down as usual. Wyskoczył z samolotu, leci w dół tak jak zwykle. But then as he comes closer to the ground, he flips himself over. Ale jak zbliżał się coraz bliżej ziemi, w którymś momencie przekręcił się głową w dół. And he put his hands together like this. Złożył ręce w ten sposób. And like an arrow, he went into the ground. I jak strzała uderzył w ziemię. You can imagine there wasn't much left of him. Możemy sobie wyobrazić, że niewiele z niego zostało. When they looked through his clothing, they found a note. Kiedy przeszukiwano jego ubranie, znaleziono notatkę. It said, "Price paid in full." Mówiła, cena została zapłacona. Bury me next to Becky. Pochowajcie mnie obok Becky. True story. Prawdziwa historia. You know, the reality is we cannot
rectify sin ourselves. W rzeczywistości my nie możemy nic z tym grzechem zrobić. We can't make things right in our own way. Nie możemy w nasz sposób uczynić nic dobrze. We need God to help. Musimy mieć pomoc od Boga. And so the solution to breaking God's law, rozwiązaniem na to łamanie Bożego prawa, the solution to restoring broken relationships, rozwiązaniem na przywrócenie zerwanych relacji, the solution to obeying and following God's law, rozwiązaniem, aby przestrzegać Boże prawo, is a new covenant. Jest tym rozwiązaniem jest nowe przymierze. We read here in Hebrews, for this is the covenant that I will make, says the Lord. I will put my laws in their minds and in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. W liście do Hebrajczyków czytamy: takie jest przymierze, które zawrę, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. All shall know me, from the least of them to the greatest of them. I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and lawless deeds I will remember no more. Wszyscy mnie poznają, od małego aż do wielkiego, ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy. The new covenant deals with the forgiveness of sin. Nowe przymierze zajmuje się przebaczeniem grzechu, rozprawia się z nim. It brings peace with God. Przynosi pokój z Bogiem. And God's laws in us bring us a new way to live. A Boże prawa w nas daje nowe życie pełne mocy. So how is this possible? Jak to jest możliwe? It's possible by accepting Jesus into our lives. To jest możliwe przez przyjęcie ofiary Chrystusa accepting w naszym Christ życiu. As our sacrifice. Przyjęcie Chrystusa jako ofiary. We read in Hebrews 13 here, now may the God of peace through the blood of the everlasting covenant make you complete in every good work to do his will. W liście do Hebrajczyków czytamy: Bóg zaś pokoju na mocy krwi przymierza wiecznego niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili jego wolę. We live in a troublesome world, troublesome times. Żyjemy w takich trudnych czasach. And in this final showdown of Earth's history there is this battle where we see the dragon, the sea beast and the land beast. I w tym ostatecznym starciu widzimy trzy bestie: smoka, bestie z morza i bestie z ziemi. There is this battle for global control. To jest ta bitwa o globalną kontrolę. And it is actually centered around obedience to God and the Ten Commandments. I koncentruje się to wszystko wokół posłuszeństwa Bogu i dziesięciu przykazaniom. The final showdown, if you like, the final war is sandwiched between two bookends, if you like. To ostateczne starcie, ta ostateczna wojna jest umieszczona pomiędzy dwoma tekstami Księgi Końca. You know how you have when you have your books lined up on the ends, you have those bookends that hold it together. Kiedy macie te przekładki, kiedy macie książki na półce i takie przekładki, które trzymają je w pionie. So the first bookend we find in Revelation chapter 12. Tą pierwszą znajdujemy w objawieniu w rozdziale 12. And we see there that there are people on this earth that are faithful to God and keep his commandments. I widzimy, że są ludzie na tej ziemi, którzy są wierni Bogu i zachowują jego przykazania. We read there the dragon was angry with the woman or with the church and went to make war with the remnant of her seed, those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Czytamy: i rozgniewał się smok na niewiastę, czyli na Kościół, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. That's chapter 12. To rozdział 12. Then we jump to chapter 13 and we see this battle taking place, the dragon and these two beasts. Potem przeskakujemy do rozdziału 13 i widzimy tą bitwę pomiędzy smokiem i bestiami. And these powers are against God's people. I te moce są przeciwne Bożym ludziom. And then we jump to the next chapter, chapter 14, and again we see the next bookend, we see faithful people.
I potem przeskakujemy do rozdziału 14 i znowu widzimy na końcu tych wiernych ludzi. And so we read here in chapter 14 verse 12, here is the patience of the saints, here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. I tu czytamy w 14 rozdziale 12 wersecie, tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Friends, the battle in the end is over obedience to God. Przyjaciele, ta bitwa na końcu toczy się o posłuszeństwo Bogu. Who will you worship? Kogo czcimy? The highest form of worship is obedience. Najwyższą formą czczenia jest posłuszeństwo. Isn't it true? Czy to nie jest prawda? Sometimes I don't know about in the Polish language, but in the English language, people when they say worship, they think that they're just talking about playing a guitar and singing music. Nie wiem, jak to po polsku, ale jeżeli mówimy o uwielbieniu, to po angielsku, jeżeli mówimy worship, ludziom wydaje się, że to polega na tym, że gramy na gitarach i śpiewamy pieśni. Is that the same in Polish? I'm not sure. Czy to tak samo w Polsce to wygląda? But you know, worship is actually the highest form of worship is obedience to God. Ale tak naprawdę wielbienie, to najwyższa forma uwielbienia, to jest oddanie posłuszeństwa, czy bycie posłusznym Bogu. And this is the issue in the end. Kwestią sporną w ostatecznym starciu jest 10 przykazań. Do we keep God's law of love? Czy zachowujemy przykazania Boże, przykazania miłości? It is a love that obeys God through faith in Jesus. Miłość, która jest posłuszna Bogu przez wiarę w Jezusa. This is true worship. To jest prawdziwe wielbienie, uwielbienie. You know, on this picture here, you will see a friend of mine, a pastor Gary, with a guy called Alex in the Solomon Islands. Na tym zdjęciu widzicie mojego przyjaciela, pastora Garego, z człowiekiem, który ma na imię Alex, i żyje na wyspach Salomona. And Alex didn't always have a smile like this. Alex nie miał zawsze takiego uśmiechu, jak na tym zdjęciu. Alex used to like to drink a lot and fight a lot. Alex zwykł dużo pić i dużo bić się. And in fact, you can see on his forehead here, he had a big cut. Jak zauważycie, na jego czole ma wielką bliznę. From one of the fights that he had in the past. Po jednej z walk, które stoczył w przeszłości. And so after many fights, and he even fought the police one time. Po wielu walkach i bójkach nawet kiedyś bił się z policją. They put him in jail. Zamknięto go do więzienia. And while he was in jail, his wife got pregnant with another guy. Kiedy on był w więzieniu, jego żona zaszła w ciążę z kimś innym. You can imagine he wasn't very happy. Jak sobie wyobrażacie, nie był szczęśliwy z tego powodu. Finally, when they let him out of prison, kiedy wypuścili go z więzienia, he came home and he heard this voice saying, Alex, you need to keep my commandments. Kiedy wyszedł z więzienia, usłyszał w głowie głos: Alex, musisz zachowywać moje przykazania. Well, Alex changed his life around and he committed his life to Jesus, and you know, he decided he was going to live his life for the Lord. Alex zmienił swoje życie, oddał swoje serce Chrystusowi i zaczął podążać jego drogą. Ever since that time, you know, he got baptized and he became a faithful member in the church, etc. Od tego czasu został ochrzczony, zaczął być wiernym członkiem kościoła. And one day when he was at the markets, he saw the guy that was his wife's boyfriend when he was in jail. Kiedy pewnego dnia był na rynku, zobaczył tego człowieka, który był w związku z jego żoną, kiedy on był w więzieniu. He grabbed his wife's hand and he ran over to this guy. Złapał żonę za rękę i pobiegli do tego człowieka. What do you think he did? Jak myślicie, co zrobił? When he got there, he grabbed the other guy's hand and he started praying. Kiedy dobiegł do niego, złapał i jego za rękę i zaczął się modlić. And he says, "Dear God, forgive these two for the wrong things that they have done together." I modlił się: Drogi Boże, wybacz tym dwojgu za te wszystkie złe rzeczy, które zrobili. At the same time that he was praying, he heard another voice in his head saying, "Kill this man." W tym samym czasie, kiedy modlił się, usłyszał inny głos w głowie: zabij tego człowieka. You know, in his previous life, he probably would have done that. W
W tym poprzednim życiu pewnie by to zrobił. But he chose not to. Ale wybrał, aby tego nie robić. He just continued to pray and they made peace amongst the three of them. Dalej modlił się i potem pogodzili się. Another time he managed to find the guy that swiped his forehead and put this scar on his forehead. Innego razu spotkał mężczyznę, który zadał mu tą ranę na czole i ta blizna potem została. He came up and he grabbed him by the hand. Podszedł, złapał jego rękę. And the man recognized him, he started shaking like a leaf. A ten człowiek rozpoznał go i zaczął się trząść jak liść. And again he thought this guy's going to kill me. Myślał, że ten człowiek go, że Alex go po prostu zabije. But by this time Alex was a changed man. Ale w tym momencie Alex był już zmienionym człowiekiem, zmienionym. He always had this big smile on his face. Zawsze miał ten wielki uśmiech na twarzy. And he made peace with the man rather than fight with the man. I chciał żyć w pokoju z tym człowiekiem niż walczyć z nim. You know, this is what the grace of God does. To, co Boża łaska może uczynić, to właśnie to. The grace of God changes lives. Łaska Boża ma moc do zmiany życia. When we follow the law of love, God's law of love. Jeśli idziemy za tym Bożym prawem miłości, He shows us mercy, okazuje nam miłosierdzie, and we are able to then show that mercy to others as well. A my możemy to miłosierdzie okazywać innym również. Let's close in prayer. Pomódlmy się na koniec. Let's stand. Powstańmy. Father in heaven, Lord, we thank you that you give us the guidelines to live the best life. Panie na niebie, dziękujemy, że dajesz nam wskazówki, abyśmy żyli najlepszym życiem. We should never look at these things as restrictions. Nigdy nie powinniśmy patrzeć na te rzeczy jako jakieś ograniczenia. But rather as blessings that you want to give us. Ale jako błogosławieństwa, które chcesz nam dać. And these are promises that you will keep us from harm's way if we follow you. I to są obietnice, które dajesz nam, że zachowają nas od złych rzeczy, kiedy będziemy podążać za Tobą. We pray that you'll bless us here tonight and bless our families as well. Modlimy się, abyś błogosławił nas dzisiaj wieczór, błogosław nasze rodziny. And keep us, give us safe travels home tonight. Daj nam bezpieczną podróż z powrotem do domów. We pray in Jesus' name. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Amen.